Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Na początku pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w obliczu tego, jak ktoś na przykład na nas teraz pluje. Zobaczcie, jest sytuacja, kiedy prezydent Ukrainy bardzo źle po prostu no, naplął na nas, naplął na nas tak już z grubej rury, i zobaczcie, jak wyglądają jeszcze do tej pory, jak wyglądają polskie, w cudzysłowie oczywiście, portale internetowe. Tam jest. Ciągle przywieszona ta flaga, nie? Kraju, który wczoraj nas tak z błotem zrównał, zrujnował nas, niemalże naszą reputację powiedział bardzo źle i my nadal to mamy. To ja się zastanawiam, o co tutaj chodzi, że my dostajemy bęcki, my każdego dnia dostajemy i ostatnimi dniami non stop, albo i od tygodni, od miesięcy i my cały czas zobaczcie, to praktycznie większość portali internetowych coś takiego ma. Polska Agencja Prasowa, WBP, Interia i praktycznie wszystkie inne, nawet teraz, po prawie już dwóch latach, no, to już jest przegięcie, moi drodzy. A teraz przechodzimy sobie do pana Długopisa. Wczoraj pan Długopis dostał, przepraszam za te stwierdzenia, ale dostał po prostu, no, przysłowiowego kopniaka od prezydenta Ukrainy, Żulińskiego, czy jak mu tam. I wyobraźcie sobie... Że pan Duda, zapytany, czy on się z nim spotka, czyli, czy Duda spotka się z tym prezydentem Ukrainy, po Kopniaku, on powiedział, że na razie spadł ten temat z agendy, czyli, że na razie ten temat nie jest uwzględniany w jego grafiku. And this is, I to jest. Mogę Very, very, very. This my, I to tyle. On dzisiaj, ja słuchałem jego przemówienia, i tam z tego Nowego Jorku, że on to porównywał do jakiegoś topielca, że o to ma prawo wciągnąć osobę, która go ratuje, no bo często topielce to oni tak robią. Ale my powinniśmy się mimo wszystko bronić i nie dać wciągnąć się do morza i też się utopić. No co za heretyz, za brednie, za jakieś skończone, nie wiem, farmazony, kocopały, co pały? Co ten człowiek opowiada? Ten człowiek, czyli pan Duda, dzisiaj, dzisiaj stanowczo powinien powiedzieć tak, słuchaj. Słuchaj gościu, słuchaj ziomuś, my ci pomogliśmy, ty nam odpłacasz środkowym palcem i kopniakiem, no to my dzisiaj wszystko kończymy, wszystkie pomocy, wszystko co daliśmy i mało tego, chcemy z powrotem zadośćuczynienie, chcemy kasę, bo my wypłacimy wam tyle, ale wy nam to oddacie, czyli termin oddania już się zbliża, bo my wam już wypłaciliśmy. A co powiedział pan ten tam, no ten... Ten za wschodniej granicą. Owszem, powiedział tak. I niepokojące jest to, że niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, czyli miał na myśli Polskę, oczywiście przyjaciele w cudzysłowie, odgrywają w teatrze politycznym Solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora. Przecież to panie, jest aktorem, przecież to pan odgrywa scenę, przecież to pan bierze udział w teatrze. Aż pani Beatka Szydło mu odpisała, ale to nie ma większego znaczenia, bo to oni właśnie doprowadzili do tej sytuacji. To przez nich jest to wszystko. Przez nich. Oni już na nas plują, po prostu plują. Panie Duda, panie Morawiecki, a propos pana Morawieckiego, no to pan Morawiecki dzisiaj powiedział, że jeżeli władze ukraińskie będą eskalować konflikt, to będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wozu na terytorium Polski. Ale co pan wymyślił? Że co pan teraz umieści na tej liście, nie wiem, smalec? Groch, kapustę, kwiatki, przecież to jest śmiechu warte, to jest śmiech. Oni nam takiego kopniaka wymierzyli, porządnego, a my im zabronimy tam jakichś, nie wiem, drobiazgów, smalcu, kiełbasy. Przecież to jest pośmiewisko, to jest coś więcej niż pośmiewisko. Moi drodzy, jest wrzesień 2023, dostajemy kopniaka, środkowy palec i wszystko, cięgi, ostre plucie prosto w twarz i my nadal, nadal w barwach. Żółto-niebieskich. To teraz to powinno zniknąć automatycznie, no? Automatycznie. Tak już nie powinno być. A dlaczego nie powinno być? Tutaj nie chodzi o to, że ja kogoś nie lubię, że ja komuś życzę źle. Nie. Po prostu. Jeśli oni, czyli polscy politycy polskojęzyczni, jak zwał, tak zwał, czyli Morawiecki, duda, ci, którzy sprawują władzę w Polsce, jeśli oni się nie opamiętają, to mi jako Polakowi już teraz jest mi źle. Bo ja się nie zgadzam z żadnym ich słowem i z żadnym ich czynem, i ja teraz ponoszę konsekwencje, bo jeśli prezydent Ukrainy pluje na Polskę, nie szanuje, nie dziękuję, chce coraz więcej, to mi jest źle, bo mnie to boli. Bo moje państwo komuś pomaga, a nie dość, że ktoś nie powie dziękuję, a jeśli już powie to takie wymuszone na potrzeby kamer telewizyjnych, to jeszcze krzywdzi. A dzisiaj moi drodzy, ambasador Ukrainy został wezwany. Do MSZ, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A to ci, co handlowali tymi, te aferki z tymi wizami, on został tam wezwany, ale szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował do Polski, żeby odłożyła na bok emocje w dyskusji na temat zboża. To jest ten zwary, czy jak mu tam. Ale oczywiście, co powiedzieli Polacy? Polacy oczywiście mówią, że to jest złe, że ten prezydent Ukrainy to, to, to on źle zrobił, ale nie wyciągają żadnych wniosków. Tam nie ma konkretów, tam jest coś takiego, no zrobił źle, ale no jak tak dalej pójdzie, to my. Jakieś kroki wykonamy i my coś tam zrobimy. My z Malcu już nie będziemy wysyłać, coś takiego. To jest coś w ten desen, to jest coś w tym klimacie. No, takie gadanie, takie brednie. Każde inne. Szanująco się Państwo, takie Węgry już by załatwiły sprawę konkretnie. To byłby konkret, a nie, że no, my tam broń i pomoc humanitarną wysyłamy. Że my otworzyliśmy drzwi dla Ukrainy, a teraz oni tak się zachowują. To my tylko płaczemy, my tylko mówimy: ale jak? No, nie możecie nas tak traktować. Droga Ukrainą, my wam tak pomagamy, a wy nam tak się odwdzięczacie. Jak tak można? Panie! Panie Zołański, jak tak można? No nie może pan tak robić, bo jak pan tak będzie dłużej robił, dalej robił, to my się teraz zaczniemy buntować i my panu nie wyślemy smalcu i pomidorów. Panie, nie może pan tak robić, nie może pan tak robić. No to jest coś takiego, moi drodzy. Tam nie ma konkretów, gdybym miał prezydentem, albo bym był na przykład premierem, to bym powiedział, słuchaj gościu, to nawet nie chodzi o to, że ty... Już drugi raz nie możesz czegoś takiego wszystkiego powiedzieć, tylko ty już za te słowa, które powiedziałeś, teraz poniesiesz konsekwencje, no bo my na przykład z końcem tego roku, albo najlepiej do no to jutro, nie wypłacamy już żadnych świadczeń socjalnych. I tyle w temacie, moi drodzy, mamy takie karty przetargowe, ja się dziwię, że oni tego nie wykorzystują, ale uwaga, być może nagrania z Podkarpacia jednak gdzieś tam są, no i się boją, no nie mogą, no trochę powikają, ale za dużo to nie mogą, nie? Za dużo to nie mogą. Poza tym idą wybory, więc przed wyborami można wszystko sprzedać, można wszystko zrobić, a głupi lud uwierzy, przecież powiedzą, a kurczę, oni są patriotami, oni nas bronią, oni są pokrzywdzeni, bo Duda teraz został cienki, Duda został teraz kubieka od Żyłyńskiego, to znaczy, że Duda jest fajny i oni zasługują na reelekcję. Tylko, że jednymi winnymi tej sytuacji, wczoraj to powiedziałem, to nawet to nie jest prezydent Ukrainy, to nie są Ukraińcy, to nie są politycy ukraińscy, to nie są oni. Jedynymi winnymi tej sytuacji patologicznej są politycy, którzy sprawują władzę w Polsce i tylko i wyłącznie pretensje możemy mieć do nich, tylko i wyłącznie do nikogo innego, nawet jeśli oni nie są osobami, które decydują. A jedynie osobami, które wykonują polecenia, to też pretensje możemy mieć do nich. Ważne jest, kto wykonuje polecenia. Kto wykonuje, bo zawsze mogą powiedzieć: Nie, słuchaj, George, słuchaj, Johnny, ja nie mogę, ja kocham moje państwo, moich wyborców, i ja tego nie zrobię. I teraz, po tej całej pomocy, po tym wszystkim, co zrobiliśmy, nie dość, że ktoś kabluje na nas do Unii Europejskiej, do jakichś tam organizacji światowego handlu, to jeszcze uwaga, nazywa nas sojusznikami Moskwy. Zaraz nas posądzą o agenturę, że będziemy agentami. Zaraz powie, że Duda z Morawiecki to są russcy agenci. No niebywałe. Oni zrujnowali Polskę, wszystko, tymi stosunkami, które tak teraz wyglądają, i teraz Ukraina nas jeszcze oskarża o to, że my działamy na rzecz Rosji. No niebywałe. Zrujnowali nam państwo. Nasi zarządcy zrujnowali państwo, ciągle yy, tak fikając do tego dużego takiego naszego sąsiada, którego tak nienawidzą i teraz Ukraina nas oskarża, że my działamy na rzecz tego dużego sąsiada, którego my nienawidzimy, o którym Morawiecki non stop jedzie jak połysy kobyle. No? Za to, co zrobili... Już abstrahuję od tej całej afery wizowej, ale za to, co teraz robią, to znaczy za to, że dopuści do takiego czegoś, do takiej sytuacji, oni naprawdę, oni naprawdę nie powinni otrzymać nawet 5% głosów w nadchodzących wyborach. Najgorsze jest to, że ich najgroźniejsza konkurencja zrobiłaby dosłownie to samo, bo tam większych różnic nie ma, tylko może w innym wydaniu, może to byłaby tak samo brzydka, nudna i wstrętna książka. Tylko z inną okładką. Tylko z inną okładką. Ale cała fabuła byłaby ta sama. Więc to się liczy. Moi drodzy, napiszcie co tym sądzicie. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę, za to, że piszecie te komentarze. To jest bardzo miłe, ważne. Staram się czytać. Tutaj już nie ma co grzecznie, delikatnym głosem mówić. Tutaj już naprawdę trzeba krytykować. Krytykować. Jak najlepiej skrytykować. Wtedy, kiedy są wybory. Bo kiedy, jak nie podczas wyborów? Tylko, że. No, ludzie dostaną 500 albo 800, no i zapomną. Zapomną, spokojnie zapomną. Dostaliśmy wczoraj kopniaka takiego konkretnego. A Duda mówi, że on nie ma tego w agendzie. Wczoraj, jak Duda wypowiadał się na tym forum ONZ, no to ten drugi wyszedł. Wyszedł po prostu, wyszedł. Kompromitacja naszego. A na naszych portalach ciągle flagi, ciągle kolorowe, jakieś dwukolorowe. Kładkie dodatki. Pozdrawiam, trzymacie się bardzo cieplutko i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.